Natalia Gorzelnik, Biznes 24. Teraz czas na dłuższą rozmowę. Na giełdzie odnotowujemy regularne spadki, a rosnące stopy procentowe zniechęcają do inwestowania w nieruchomości. Gdzie zatem inwestować swój kapitał? Odpowiedzią mogą być startupy. O tym, czy to dobra inwestycja w niepewnych gospodarczo czasach oraz o najciekawszych spółkach, którymi warto się zainteresować oraz jak i po co zostać aniołem biznesu, porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, którym jest Robert Lugowski, managing partner w Cobin Angels, społeczności aniołów biznesu i inwestujących w startupy. Dzień dobry. Ja witam Państwa. Zgodnie z definicjami anioł biznesu to osoba prywatna, często doświadczony przedsiębiorca, który inwestuje swój kapitał w startupy i przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, poszukując przy tym okazji do zarobku. A ile właściwie można na tym zarobić? Którzy aniołowie biznesu są najlepsi w Polsce? No i jakie mają za sobą transakcje? Bardzo dziękuję za zaproszenie i zainteresowanie tematyką. Rzeczywiście, tak jak Pani na początku wspomniała, te startupy mogą być bardzo ciekawą alternatywą, zwłaszcza gdy inwestując robimy to, co robią aniołowie biznesu, czyli tą swoją wiedzą, doświadczeniem, kontaktami jesteśmy w stanie pomóc efektywnie takiej młodej spółce szybko się rozwinąć. I tutaj nie odkrywamy niczego nowego. To jest forma inwestowania, która jest bardzo znana na rynkach na przykład amerykańskich, zachodniej Europy. I tutaj oczywiście pytanie o zwroty jest pytaniem, na które nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast ja mogę powiedzieć, że tutaj te zwroty nie są mierzone w procentach, tylko mierzone są w krotności, o ile możemy ten swój kapitał pomnożyć. Mamy tutaj szereg takich przykładów, między innymi taki konkurs prowadzimy Business Angel of the Year, gdzie nagradzamy najciekawszych inwestorów właśnie takich aniołów biznesu. I na ostatniej gali mieliśmy taką rozmowę z panem Piotrem Romanowskim, który zainwestował jako jeden z pierwszych inwestorów w Selvite. On mówił o 20-parokrotności, czyli tyle razy pomnożył swój kapitał, a chociażby inwestorzy, którzy zainwestowali w największy polski sukces startupowy, czyli spółkę Doc Planner, znaną też w Polsce jako znany lekarz, to te zwroty tam są mierzone razy blisko 200-krotność kapitału, który zainwestowali, więc są to dosyć duże zwroty. Natomiast oczywiście też to się wiąże z ryzykiem, o którym pewnie za chwilkę z panią redaktor porozmawiamy. Dokładnie do tego chciałam przejść, no bo kiedy mówimy o dużych zwrotach, to trzeba powiedzieć o dużych wtopach. W mediach się mówi zwykle o tym, że 9 na 10 startupów upada. No i to też pewnie przekłada się na to, że 9 na 10 tych inwestycji nie okazuje się aż takim wielkim sukcesem. Więc jak planować ten portfel inwestycji Business Angela, żeby jednak te straty jakoś sobie zrekompensować? I w ogóle z jakimi stratami należy się liczyć? No przede wszystkim tutaj Pani słusznie wspomniała o tym, że to powinien być portfel, czyli nie inwestujemy w jeden startup. Tych startupów powinno być kilkanaście z jakąś założoną strategią inwestycyjną najlepiej. I tutaj oczywiście działa statystyka, czyli może nie 9 na 10, ale należy się liczyć, że na pojedynczym startupie możemy stracić cały kapitał, czyli zainwestujemy powiedzmy 100 tysięcy złotych i tutaj możemy tego kapitału nie odzyskać, ale jeśli startup z portfolio, ten któryś udał, zainwestowaliśmy 100 tysięcy i on nam się zwrócił razy 20, no to ten zysk pokrywa nam również stratę, ta, która nam się zrealizowała i na całym portfelu właśnie mogą to być dosyć ciekawe zwroty. Natomiast jak to zrobić? No to jest jakby wiedza, która jest, zachęcamy inwestorów do chociażby zapoznania się z naszym raportem, który właśnie opublikowaliśmy. Co prawda on ma blisko 100 stron, ale podajemy tam trochę właśnie takiej wiedzy zebranej z rynku. Podajemy też przykłady transakcji, podajemy inwestorów, którzy są najbardziej aktywni na tym polskim rynku i zachęcamy właśnie do skorzystania chociażby z tego źródła wiedzy. A jak tej wiedzy dotyczącej poszczególnych spółek szukać? No bo domyślam się, że budując ten portfel nie możemy się kierować wyłącznie sympatią dotyczącą jakiejś konkretnej spółki, tylko jakimiś twardymi, konkretnymi danymi. Czy one są publikowane w jakimś miejscu, czy je trzeba zbierać? Lepiej sugerować się tym, co robią doświadczeni biznes angelowie, wyszukiwać perełki. Jak się obracać, jak zacząć swoją przygodę z byciem aniołem biznesu?
Przede wszystkim powiem tak, że inwestowanie w spółki znajomych, spółki z naszego bliskiego otoczenia jest jednym z częstszych błędów inwestorów, bo wydaje się, że skoro jest to znajome, no to pewnie mamy lepszą informację, być może większe takie zobowiązanie będzie do zrealizowania właśnie tej założonej strategii. Natomiast często tak się nie dzieje. Żeby dobrze inwestować, trzeba przede wszystkim mieć z jednej strony właśnie tą wiedzę, o której wspomniałem, z drugiej strony bardzo szeroki dostęp do startupów, a najlepiej moim zdaniem robić jest to w grupie właśnie z doświadczonymi aniołami biznesu i korzystać z różnego rodzaju form takich, które pozwalają robić to w sposób bardziej sprawny. A czy w grupie zyski nie będą mniejsze? Nie, niekoniecznie, no bo i tak tworzymy portfel, i tak właśnie zasada jest taka, że nie inwestujemy całego kapitału w ten jeden startup, czyli dzielimy ten kapitał, obejmujemy tak zwany ticket inwestycyjny. Jeśli startup potrzebuje powiedzmy 1 000 000 zł, to często te inwestycje wyglądają tak, że jest to 5 do 10 aniołów biznesu po 100-200 tysięcy i wspólnie pracujemy na sukces, wspólnie pomagamy temu startupowi odnieść sukces. I to jest strategia, która częściej nam się sprawdzi niż zainwestowanie tego 1 000 000 zł w jeden startup, no i liczenie się z tym, że on może nam tego zwrotu nie dostarczyć. A ile trzeba mieć środków, żeby w ogóle zacząć inwestować, interesować się startupami? Pytanie, czy w tę branżę może wejść każdy? No szczególnie teraz przy rosnącej inflacji i przy tym, że koszty dla wszystkich się zwiększają. Czy te kwoty również potrzebne dla spółek się zwielokrotniły? Niekoniecznie. Oczywiście startupy poszukują kapitału i też muszą brać pod uwagę inflację, to, że koszty rosną. Natomiast dobrą informacją dla inwestorów jest to, że obniżyły się wyceny startupów. Tego kapitału jest trochę mniej i można, po prostu jest więcej okazji inwestycyjnych, można na lepszych warunkach zainwestować. Natomiast odpowiadając na pytanie o kwoty, są to kwoty od 50-100 tysięcy złotych. Z reguły takie są tikety pojedynczego anioła biznesu w jeden startup i tak jak wspominałem, często angelowie łączą się w grupy i pokrywają zapotrzebowanie startupu typu 1 000 000, 2 000, 3 000 000, ale rzadko właśnie jest tak, że jest to jeden business angel, który zainwestuje całą kwotę tych kilku milionów i ponosi 100% ryzyka. Zerwać się z mitem najbogatszych, najbardziej dochodowych biznesmenów w Polsce, którzy są business angelami i pokazać, że właściwie to mogą być również po prostu przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, ale również tego sektora średnich spółek. My zrzeszamy dużą grupę takich aniołów biznesu w Cabin Angels i widzimy, że ta bariera się wręcz obniża. Mamy bardzo wielu właśnie przedsiębiorców, którzy zarządzają małymi, średnimi, większymi firmami. Mamy też dość dużą grupę osób z korporacji, którzy są menadżerami powiedzmy w takich korporacjach, ale coraz częściej przychodzą do nas na przykład programiści albo przychodzą osoby, które uprawiają wolne zawody, freelancerzy i również inwestują w startupy, ponieważ tak jak pani wspomniała, tutaj mamy wysoką inflację, tych dobrych alternatyw inwestycyjnych nie ma zbyt dużo, a startupy no, są jedną z klas aktywów, która można powiedzieć weszła już do mainstreamu, nikogo to już nie dziwi, wszyscy wiedzą, że startupy mogą być dobrą inwestycją. A na ile możemy się jako business angel w tą inwestycję, powiemy w cudzysłowie, wtrącać? No bo jako business angel oczywiście powinniśmy również się angażować w spółkę, nie tylko wrzucać w nią swój kapitał. Mocno w to wnikamy, wchodzimy, spotykamy się, czy też raczej czekamy na to, aż startup sam poprosi? To są różne szkoły i prawda jest taka, że w Polsce jeszcze takie praktyki tak do końca się nie wykształciły. Nie, ja myślę, że dobrym podejściem jest pomagać tak, żeby nie przeszkadzać i z reguły aniołowie biznesu mają udziały mniejszościowe, z reguły właśnie starają się dodać wartość, zlewarować tą swoją inwestycję poprzez swoją wiedzę, kontakty, ale zdarza się, że zbyt głębokie zaangażowanie
może spowodować więcej szkody niż pożytku, więc staramy się poprzez właśnie takie raporty też przekazywać informacje, w jaki sposób robić to mądrze. Tutaj nie ma takiej prostej odpowiedzi, natomiast na pewno warto przyglądać się tym dobrym wzorcom, patrzeć, jak robią to najlepsi oni biznesu i zastanawiać się nad tym właśnie, jak pracować ze startupem, kiedy on potrzebuje naszej pomocy, a kiedy ona może być no właśnie wręcz szkodliwa. To jeszcze na koniec pozostała nam minutka. Chciałam podpytać o obszary, w których polskie startupy obecnie radzą sobie najlepiej. Może jakieś sugestie odnośnie tego, gdzie się rozglądać, którym spółkom przyglądać, które z nich mogą być obiecujące? Na pewno mamy bardzo dużo utalentowanych osób, jeśli mówimy o technologiach takich jak sztuczna inteligencja, machine learning, internet rzeczy. Ostatnio również pandemia uświadomiła nam, jak ważna będzie rola tych technologii w zapewnieniu nam usług zdrowotnych, czyli tak zwany medtech czy digital health. To są obszary, gdzie widzimy bardzo dużo transakcji i dużo ciekawych startupów. Natomiast dobrą praktyką jest, jeśli ten startup jest w jakiś sposób powiązany z doświadczeniem takiego anioła biznesu, wtedy on jest w stanie właśnie w najlepszy sposób wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, po prostu pomóc mu i wspólnie ze startupem uzyskać sukces. Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był Robert Ługowski, założyciel i partner zarządzający w Cobin Angels. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję już za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.